Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was na film, w którym trochę sobie podsumujemy kalendarze adwentowe, kosmetyczne. Jeśli oglądaliście moje vlogmasy, to wiecie, że miałam takie właśnie i otwierałam je przez prawie cały grudzień. Miałam dwa kosmetyczne kalendarze, był to Glam Shop oraz Revolution. I chciałabym wykonać dzisiaj makijaż, a nawet dwa, bo jutro zrobię drugi. I w tych makijażach chciałabym oczywiście wykorzystać kosmetyki, które znalazłam w kalendarzach, jak mi się sprawdzają i czy jestem zadowolona z tych kalendarzy. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba, także zapraszam do oglądania dalej. Tutaj wyciągnęłam sobie wszystkie kosmetyki, jakie miałam z Glam Shopu. I tutaj, co ciekawe, były nie tylko kosmetyki, ponieważ w pierwszym okienku znalazłam saszetkę z czerwonymi mini pędzlami, które świetnie nadają się w podróż. Jak widzicie, one już są trochę przebrudzone, ponieważ ich używałam. Ciekawe rzeczy, które też znalazłam, to było mydełko, odplamiacz oraz czyścik do pędzli na sucho. Sprawdza się super, bo już go wypróbowałam. Jedna kasetka była pusta, a później puder był w osobnym okienku. W ostatnim okienku była pełna kasetka wypełniona produktami do twarzy i jest tutaj rozświetlacz, róż i bronzer. Był też produkt, którego na pewno nie użyję i myślę, komu go oddać. Jest to cień do brwi. Ja po prostu cieni do brwi nie używam w ogóle, dlatego nawet go nie macałam. Na razie nie przetestuję także tych kępek rzęs, ponieważ nie mam kleju do rzęs. I najfajniejszą rzeczą w kalendarzu jest oczywiście paleta cieni. Paletę mieliśmy magnetyczną osobno i cienie również były osobno. Ja już ich tutaj używałam. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do moich vlogmasów, bo tam już tą paletą wykonywałam jakieś makijaże. I taki produkt dość nietypowy dla mnie, to błyszczyk z bardzo ozdobną cyrkoniową nakrętką. On ma w sobie mnóstwo drobin. Była też kredka do oczu brązowa, metaliczna i kredka do ust w kolorze cielisty róż. W kalendarzu z Make Up Revolution był jeden produkt, który nie każdemu mógłby się spodobać, czyli gumka do włosów. Mi się ta gumka przyda. Mały minusik za to, że ona akurat była w okienku numer 6, czyli w Mikołajki. Moim zdaniem w to okienko mogli wrzucić coś ciekawszego. Róż, rozświetlacz i puder. Ten puder mnie nieco zniechęca, ponieważ jest bardzo żółty. Lusterko, które nie ma niestety klapki żadnej, to też troszeczkę na minus. Z pędzelków myślę, że będę zadowolona, ponieważ są też takie miniaturowe. Też się przydadzą na wyjazdy. Są dwa produkty do brwi. Żel, który myślę, że będzie ok. Drugiego produktu jeszcze nie rozkminiłam. Nie wiem, do czego on ma służyć. Są dwie kredki, brązowa i czarna. Produkty do oczu, dwa płynne cienie. Jeden kolor nie do końca mi odpowiada na razie. Drugi jest przepiękny. Baza pod cienie, na pewno jej użyję. Też do tego makijażu dzisiaj. Kredka do ust i w ogóle dość dużo produktów do ust. Jedna paletka mini, która ma bardzo ładne odcienie, trafiają one w mój gust. Myślę, że będę jej używać, natomiast nad tą dużą paletą to się jeszcze zastanawiam i na pewno jej póki co nie użyję. Na razie ją odłożę, nie chcę jej dotykać, bo zastanawiam się, czy też jej komuś nie sprezentować. Zacznijmy makijaż od nałożenia bazy pod cienie. Ona nie daje zbyt dużego koloru, jest po prostu taka dość lepka. Zaczniemy sobie od makijażu paletą z Glam Shopu. Ta baza pod cienie jest ok, dobrze się cienie do niej przyklejają. Co do cieni, no to są super moim zdaniem. Ja już ich używałam wcześniej, więc ja jestem zadowolona z jakości tej palety. Wyciągnęłam sobie trochę kreskę, tą brązową kredką i spróbuję oczyścić łuk brwiowy tym pudrem żółtym. Zobaczymy, czy w tej roli się sprawdzi, bo jakoś boję się go nakładać na
twarz gdziekolwiek indziej, bo on jest dość mocno żółty. No powiedzmy, że w tej roli daje radę. Użyję takiego podkładu i tej gąbeczki z Glam Shopu, którą już zwilżyłam. Gąbka fajna, bardzo miękka jest, taka przyjemna. Podkład nałożony, więc teraz użyję tego pudru z Glam Shopu. Wracam do tej brązowej kredki i nałożę ją na linię wodną. Nałożyłam ją też niżej i teraz ją spróbuję rozetrzeć. Kredka jest fajna, bardzo miękka. Wezmę sobie taki mniejszy pędzelek i ją porozcieram. Aby trochę uspójnić górę z dołem, to dokładam brązu matowego. Dokończyłam oczy, zrobiłam również brwi, nałożyłam ten żel z Revolution. Nie wiem tylko, czy nie przesadziłam i nie nałożyłam go trochę za dużo. No ale okej, już tak zostawmy. I teraz czas na dokończenie makijażu twarzy. Użyję tej paletki z Glam Shopu. Ten bronzer wydaje się taki cieplejszy. I róż jest też ciepły. Ale jest bardzo ładny. Moim zdaniem będzie pasował do czerwonej szminki na przykład. Rozświetlacz wydaje się też być dość ciemny, ale nie ma żadnej ciemnej bazy, więc on nie będzie przyciemniał skóry w tym miejscu. Ja mam wrażenie, że to nie daje takiego super mocnego blasku. Jest taki dość delikatny ten rozświetlacz, ale mi to nawet odpowiada. Jeszcze dołożę tego rozświetlacza palcem tutaj. Rozświetlacz jest zdecydowanie delikatniejszy niż się w zasadzie spodziewałam, ale nie jest to żaden minus, po prostu jest to taki elegancki moim zdaniem rozświetlacz. I jeśli chodzi o usta, to użyję sobie konturówki z Revolution oraz pomadki w odcieniu Adore. Jeszcze mam taką ciekawostkę, tutaj jest takie masełko. Na koniec jeszcze nałożę trochę błyszczyku w tym samym odcieniu, bo moje usta są dość suche. I tak się prezentuje skończony makijaż dzisiejszy. Tutaj wykorzystałam więcej kosmetyków z Glam Shopu, a w następnym makijażu postaram się użyć tych z Revolution. Czas na drugi makijaż. Ja już mam przygotowaną twarz. Nałożyłam sobie dzisiaj krem BB oraz róż z Bourjois, a także przypudrowałam twarz tym pudrem z Glam Shopu. Przygotowałam również brwi. Użyłam tego żelu bezbarwnego z Revolution. I teraz przejdziemy sobie do makijażu oczu i dzisiaj chciałabym wykorzystać m.in. tą małą paletkę z kalendarza Revolution. W pierwszej kolejności jako bazę użyję tego płynnego cienia. On odchodzi od powieki, kiedy go rozklepuję palcem. Więc będę musiała dołożyć tutaj na środku. Nie jest to najłatwiejszy produkt w pracy. Przy rozklepywaniu palcem on odchodzi od powieki. Na tym oku się przykleił, a tutaj cały czas mam problem. I chyba się poddaję już w tym momencie. Po prostu nałożę tutaj coś innego, świecącego. Jakoś dołożyłam i czekam, aż to zastygnie. Bo jak zastygnie, to już się trzyma. Ale nie jest to za fajny produkt jednak, a szkoda, bo ładnie wygląda. Tylko albo może pędzlem powinnam to nakładać, albo nie wiem. Przejdźmy teraz do tej paletki i zobaczymy, co się stanie, co z tego wyjdzie.
Jeszcze nie użyłam rozświetlacza i chciałabym wypróbować też ten z Revolution i dam go w wewnętrzny kącik oka. I ten rozświetlacz też nałożę sobie tutaj. Nałożę jeszcze czarną kredkę do oczu również z Revolution oraz tusz do rzęs i zaraz wracam. Zostały nam do pomalowania usta i użyję konturówki z Glam Shopu, ten cielisty róż. Tak wygląda ta konturówka, nie nałożyłam jej tutaj na środek. Powiem Wam, że trochę ciężko mi się ją nakłada. Co do koloru, moim zdaniem wpada bardziej chyba w brązy, w taki karmel, bardzo cielisty. Dołożę do tego pomadkę, a pomadki użyję drugiej, tej również z Make Up Revolution, tylko tą bardziej różową. A i ta pomadka przy tej konturówce wypada mega różowo. Słońce nagle zaszło, więc czas na podsumowanie kalendarzy i chciałabym sobie odpowiedzieć na pytanie, czy żałuję zakupu. Ja sobie kupiłam ten czerwony kalendarz z Glam Shopu. Jeśli o ten kalendarz chodzi, to ja jestem bardzo zadowolona, że go kupiłam. Podobały mi się kosmetyki w środku. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że były tam też produkty do oczyszczenia pędzli. Moim zdaniem to super sprawa, bo takie dość przydatne produkty. A najbardziej z tego kalendarza podoba mi się tak naprawdę cała paleta, która się tam utworzyła. Podoba mi się zarówno paletka magnetyczna, czyli ten Glam Box. Uważam, że ma fajny brokatowy design, taki pasujący na święta. Natomiast najmniej trafionym produktem jest dla mnie cień do brwi, ale tylko dlatego, że ja po prostu takich cieni nie używam w ogóle. A poza tym, moim zdaniem, ciężko utrafić w odpowiedni kolor, dlatego tutaj no ja bym nie dodawała czegoś takiego do kalendarza. I jeszcze taką dziwną rzeczą dla mnie jest ten błyszczyk. Właśnie go dołożyłam również na usta. On sam w sobie jest ok, tylko chodzi mi może bardziej o jego opakowanie. W mój gust nie do końca trafia to cyrkoniowe opakowanie. Dla mnie to jest troszeczkę przerost formy nad treścią. Ja bym bardziej cieszyła się z jakiejś klasycznej pomadki w klasycznym, prostym opakowaniu. Kończąc jeszcze kalendarz Glam Shop, no to ja jestem zachwycona, nie żałuję zakupu. Jeśli chodzi o kalendarz z Make Up Revolution, no to tutaj nie użyłam oczywiście jeszcze wszystkiego, ale jeśli chodzi o tą małą paletkę, to ona ma fajne kolory. Bardzo mi się podoba to złoto, które nałożyłam na dolną powiekę. Dużej palety nie testowałam, bo tak jak mówiłam, zastanawiam się, czy jej komuś nie oddać, bo muszę zrobić porządki po prostu i chcę trochę zmniejszyć ilość kosmetyków, jaką posiadam. Troszkę mnie zawiódł dzisiaj ten płynny cień. Albo trzeba nauczyć się z nim pracować, albo on po prostu jest taki dosyć trudny. Mam bardzo podobny cień płynny z Golden Rose i on jest metaliczny i on się tak nie zachowuje na powiece. Ten po wyschnięciu mam wrażenie, że bardzo mi tą powiekę przesuszył również i taka skorpowata ona się zrobiła. Takie mam odczucie po prostu na powiece. Być może niepotrzebnie nałożyłam korektor pod spód i dlatego on się odklejał. Nie wiem, to jest jeszcze do sprawdzenia. Myślę, że takim minusem dla tego kalendarza jest to, że było tam dużo błyszczyków. Mogli tutaj, myślę, bardziej zróżnicować te kosmetyki. I też nie jestem przekonana do lusterka, które tam znalazłam, ponieważ nie ma ono zamknięcia i dla mnie jest troszkę mało przydatne. Natomiast z plusów, no to myślę, że ta paletka jest bardzo fajna. Żel do brwi jest ok, fajna jest czarna kredka, te pomadki mnie najbardziej chyba zachwyciły. Także dużo ciekawych produktów. Podoba mi się też ten złoty rozświetlacz, który dzisiaj próbowałam i róż jest też przepiękny. Także no tutaj dużo jest takich fajnych produktów. Ta baza też pod cienie, ona też jest ciekawa i też mam wrażenie, że się całkiem nieźle sprawdza. Z gumki korzystam, więc dla mnie to nie był minus. W kalendarzach obu tak naprawdę zabrakło mi czerwonej pomadki. I ja wiem, że czerwień nie każdy lubi i tutaj być może dlatego marki poszły w bardziej stronę
neutralnych kolorów. W Make-up Revolution mieliśmy dwie pomadki, jedna bardziej cielista w ciepłym kolorze, a druga bardziej różowa, którą mam w tej chwili na ustach. Obie mi się podobają i z obu będę korzystać. Bardziej ta ciepła, ale ta różowa też jest oczywiście ok. No i chyba to wszystko, o czym chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że takie podsumowanie jest dla Was całkiem sensowne. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was w jakiś sposób do stworzenia również makijaży. Także dziękuję Wam teraz już za uwagę. Zapraszam Was do subskrybowania, do klikania kciuków w górę oraz klikania dzwoneczka i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.